dwie walki Mistrzostw Świata za nami, dwie walki o ćwierćfinał. Dawid Jagodziński, pierwsza runda i tak mi się wydaje, że Dawidowi pomogła ta kontuzja przeciwnika, bo była przerwa i to taka kilkudziesięciosekundowa i chyba Dawid trochę uspokoił tętno, zaczął sobie układać w głowie plan i no już tę pierwszą rundę wygrał, drugą wygrał. No trzecia co prawda trochę gorzej, no ale po dwóch rundach już my wiedzieliśmy przynajmniej, mając wyniki na bieżąco, że Dawid będzie w ćwierćfinale, jeżeli nie zrobi czegoś niepotrzebnego w tym ostatnim trzecim starciu. No po tych dwóch poprawnych rundach może to nie tak bardzo, jak ja bym chciał, żeby ta poprawność była w wykonaniu Dawida. Ja usłyszałem z trybun od Tomka, że Jagoda, dwie rundy twoje, nie? Jagoda na szczęście tego nie słyszał. No i Jagoda jakby nie do końca wierzył, że prowadzi walkę. Chciał tam, leciał, chciał urwać głowę lewym czy prawym sierpem, nawet został skontrowany, co mnie bardziej zabolało niż jego. Ale gratuluję mu zwycięstwa, jest fajnie, jest w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, jest to dla niego obecnie chyba największy sukces od kilku lat, a dalej czas pokaże, bo przeciwnik Filipińczyk, też żadna gwiazda, pokonał co prawda Meksykanina numer jeden, ale sprawdza się to, co ja mówię, zawsze powtarzałem, dzisiaj nie boksuje nazwisko, dzisiaj nie boksuje jedynka, dzisiaj nie boksuje piątka, dzisiaj boksuje konkretny zawodnik w danej chwili, w danym momencie przegrywają na tych mistrzostwach świata Rosjanie, Kazachstan, no jeszcze chyba Kuba jest niepokonana, ale długo będzie niepokonana. I jeżeli będziemy tak wychodzili z takim nastawieniem, że my chcemy wygrać, to jesteśmy w stanie naprawdę pokonać każdego, gdzie już dzisiaj Dawid pokonał. Brązowy medalista Mistrzostw Europy to nie jest jakiś tam chłopiec z podwórka, to coś potrafi, a Jagodziński Dawid w dwóch rundach naprawdę pokazał, że jest lepszym zawodnikiem. Adrian się chyba zgodzi z tym, że właśnie takie zwycięstwo, właśnie na takiej imprezie było Dawidowi potrzebne, żeby on uwierzył w to, że wychodzi nawet z tymi najlepszymi, nawet skazywany na porażkę, no bo teoretycznie na papierze był skazywany na porażkę, a jednak pokazał, że można. No i ten fajny obrazek, wielka radość Dawida po ogłoszeniu werdyktu. No wydaje mi się, że w jego głowie powinno się zacząć układać coś takiego pozytywnego, co pozwoli mu również w tej walce ćwierćfinałowej już dać z siebie absolutnie 100% i, no i być może zrobić to, na co wszyscy liczymy, a więc wejść do półfinału. Nie wiem, u kogo był wskazywany na porażkę, bo ja cały czas twierdzę, że jesteśmy w stanie wygrywać z każdym, że jeżeli będziemy wychodzić, tak jak polscy bokserzy z dawnych lat, będziemy wygrywali z każdym. Wierzyłem w to, że Jagoda wygra walkę. Ja przed tymi walkami mówiłem, że jeżeli pójdzie wszystko tak, jak trzeba, że jeżeli się ktoś nie zagotuje, to będą trzy zwycięstwa, nie? Ale to też powtarzam, za trening wytrzymałość, za technikę odpowiadam ja. No, za głowy niestety nie jestem tak mocny, żeby poukładać komuś w głowie tak, jakby to miało być, nie?